Kraków, nazywany przez niektórych Rzymem Północy, jest miastem z bogatą historią. A ponieważ historię tworzą ludzie, to właśnie mieszkańcy Krakowa, zarówno ci z urodzenia, jak i ci, którzy przybyli z daleka, nieustannie go rozwijają. W 2019 roku w dniach od 24 listopada do 1 grudnia Stowarzyszenie Villa Decjusza wraz z 57 partnerami zorganizowało festiwal wielokulturowy, który stał się prawdziwym świętem pełnym spotkań, dyskusji, integracji i zabawy. Wydarzenie było częścią wieloletniego miejskiego programu Otwarty Kraków, a celem festiwalu było pokazanie, jak piękny i różnorodny jest Kraków, miasto ludzi wielu kultur. Przez 8 dni zarówno w zabytkowej willi Decjusza, jak i poza nią odbyło się 76 wydarzeń, w których bezpośrednio wzięło udział ponad 2,5 tysiąca osób, 66 artystów oraz 143 panelistów i ekspertów. Festiwal otworzyło seminarium w Urzędzie Miasta Krakowa pod tytułem Zarządzanie w mieście wielokulturowym. Dzięki warsztatom językowym i spotkaniom z native speakerami rozmawialiśmy w blisko 10 językach. W ramach warsztatów kulinarnych uczyliśmy się i wspólnie próbowaliśmy tradycyjnych potraw kuchni chińskiej, japońskiej, koreańskiej oraz polskiej. Każdego wieczoru mogliśmy odbyć podróż do najdalszych zakątków świata, poznając piękno tradycyjnych utworów różnych krajów. W ramach zajęć muzyczno-tanecznych uczestnicy poznali m.in. tajniki tradycyjnego polskiego krakowiaka, brazylijskiego forró czy też chińskiego tańca han. Ponadto mieliśmy szansę spojrzeć na nasze miasto z innej, wielokulturowej perspektywy. Wszystko to za sprawą 4 spacerów tematycznych, które dawały możliwość odkrycia Krakowa idąc śladami zostawionymi przez przybyszów z Italii, Węgier, Czech i Francji. Radosne poznawanie innych tradycji przeplatały rozmowy na ważne, choć trudne tematy. Eksperci, ale też sami mieszkańcy starali się przybliżyć temat wielokulturowości oraz szans i wyzwań, jakie wiążą się z tym zjawiskiem. Festiwal wielokulturowy był okazją do spotkania krakowian, wspólnego spędzenia czasu i bliższego poznania się nawzajem. Wszystkim osobom zaangażowanym w festiwal wielokulturowy po raz kolejny dziękujemy i mówimy do zobaczenia.